Witajcie kochani, zatrzymujemy się dzisiaj przy fragmencie z Ewangelii według świętego Jana. Powstało w tłumie rozdwojenie z powodu Jezusa. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na Niego ręki. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: czemuście Go nie pojmali? Strażnicy odpowiedzieli: nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. Odpowiedzieli im faryzeusze: czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni? Odpowiedzieli mu: czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I rozeszli się, każdy do swego domu. Jaki smutny fragment, jaki straszny fragment. Są ludzie, którzy, słuchając Jezusa, doznają poruszenia serca. Są ludzie, którzy słuchając Jezusa zaczynają widzieć w Nim kogoś niezwykłego. Ta droga ku Jezusowi jest jak maleńki zielony listek, który zaczyna wyrastać. Coś zaczyna się dziać w ich sercu. I przychodzą do arcykapłanów i faryzeuszów. Do ludzi, którym religijnie ufali. Do ludzi, którzy mieli przewodzić religijnie w tamtym czasie. I co robią ci ludzie? Niszczą ten zielony listek. Wdeptują go w ziemię z wielką agresją. Bardzo smutny fragment. I możemy zadać sobie pytanie, co zrobić w takiej sytuacji, kiedy moje serce zaczyna budzić się do życia, do Jezusa, a ktoś, komu powinnam ufać, bo jest na jakimś urzędzie, który wskazuje na to, że będzie mi pokazywał Jezusa, albo ktoś obok mnie, komu ufam, będzie niszczył to spotkanie z Jezusem. Co ja mogę zrobić? Kochani, na pomoc przychodzi nam ostatnie zdanie tego fragmentu. Rozeszli się, każdy do swego domu. Dla mnie to ostatnie zdanie mówi o rozmowie z Jezusem. Po każdym dniu, po wielu rozmowach, po wielu emocjach, po wielu bodźcach, które mamy, po tym, że właśnie ktoś narusza to moje spotkanie z Jezusem, albo być może ja to robię, trzeba też badać siebie zawsze, idę do domu i mogę spotkać się z Jezusem, mogę Jego zapytać, co ja mam zrobić. I jeśli rozpoznam wraz z Panem, że czyjeś działanie zatruwa moje życie, zatruwa tę maleńką roślinkę, którą jestem, należy uciekać. W takim sensie duchowym, nie słuchać tej osoby, szanować, tak jak mówi Pan, jak zaprasza nas, szanować, kochać, błogosławić, ale nie przyjmować zatrutej nauki. Kochani, to jest bardzo trudne, a jednocześnie bardzo proste. Jeśli będziemy uczyli się każdego dnia podsumowywać dzień z Jezusem, kiedy wracamy do swojego domu, zostajemy z Nim, kiedy będziemy uczyli się rozpoznawać Jego natchnienia, Jego rady, będziemy coraz łatwiej rozpoznawali truciznę i to, co jest życiodajne dla nas. Ale również w drugą stronę, badając swoje serce, badajmy zawsze, czy z moich ust nie wypływa jakaś trucizna, która na przykład zatruwa serce w stosunku do osoby trzeciej, której tutaj nie ma, a ja tak o niej mówię, że zatruwam komuś serce. Wielka nauka dla nas w tym wielkim poście. Słowo Boże przychodzi nam na pomoc. W każdej sytuacji możemy z Jezusem rozważać, możemy Jego pytać i iść za Jego radą. Poprośmy Matkę Bożą, o której Słowo Boże mówi wielokrotnie, że rozważała wszystko w swoim sercu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Prawdy Bożej, módl się za nami. Zapraszam Was, kochani, jeszcze do pieśni Serce Jezusa. Ta pieśń będzie nam bardzo pomagała wchodzić w to zbliżenie się do Pana, w rozmowę z Panem. I trzy ogłoszenia. Wielkimi krokami zbliżamy się do Forum Charyzmatycznego, które u nas odbędzie się w kwietniu. Macie podlinkowaną możliwość zapisu. Drugie ogłoszenie. Jutro rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne w Lubaniu Śląskim w parafii Trójcy Świętej. Bardzo Was serdecznie zapraszamy. One będą trwały do wtorku włącznie. I ostatnie bardzo ważne ogłoszenie. W marcu msze z modlitwą o uzdrowienie w naszym sanktuarium w Łodzi będą tydzień wcześniej, 17 i 18 marca, ze względu na to, że w Niedzielę Palmową rozpoczynają się u nas piękne rekolekcje z księdzem kardynałem Grzegorzem Rysiem, na który również Was zapraszamy. Można przyjść do sanktuarium, można również łączyć się online. Pięknego dnia, do zobaczenia.